Cześć, to Brigida. Witam Was na moim kanale i spójrzcie, tę bluzę możecie u mnie widzieć dosyć często. Jest to bluza, którą sobie kupiłam z Psiunio i idealnie pasuje do tematyki tego filmu. Obok mnie jest choinka w kolorach mojego domu granatowym. I tak, jak już pewnie widzicie to po tytule, jak też troszkę o tym wspomniałam, jest to odcinek, w którym moje zwierzaki będą brały czynny udział. Tak? Tyrion, chodź do mnie. To przedstawię Wam dzisiaj, tak jak już od jakiegoś czasu o tym mówię, dzisiaj przedstawię Wam moją rodzinę, moją zwierzęcą rodzinę. Tyrion, patrz, dobry pies, super. Tyrion to jest piesek, ma 10 lat około, jest wzięty ze schroniska około 6 lat temu, go wzięliśmy ze schroniska i no i co? I wtedy miał około 4 lata. Nie potrafił nic, dosłownie nic. Jak widzicie, jest idealnej wielkości. A rolka, nie widzicie tego, ale może odejść. Odejdź. Już sobie pobiegło, jak wróci do mnie, to nagram Wam, co ona tutaj robi. I chciałabym dzisiaj Wam przedstawić właśnie moje zwierzaki i powiedzieć, dlaczego nie polecam zwierząt do domu. Tak trochę przewrotnie niż zwykle się o tym mówi na zdrowie. Zwierzęta to jest problem, bo jest zimno, pada deszcz. Na przykład teraz. Wcześniej padał śnieg. Wcześniej mówię, powiedzmy tydzień temu. Padał śnieg. Jest ciemno, jest zimno, czasami się źle czujemy, a trzeba ze zwierzętami wychodzić na spacer. Zwłaszcza na spacer, tak? Zwłaszcza z psami, no ale trzeba. Trzeba również po nich zbierać kupy. Niezależnie czy jest to piesek, czy jest to kotek, który załatwia się do kuwety, to trzeba zbierać po nich kupy. Trzeba dawać im jeść, pamiętać o tym. Jeżeli chcemy wyjechać na jakieś wakacje, to trzeba je albo zabrać ze sobą, co czasami jest utrudnione, albo znaleźć opiekę, no albo niestety zostać w domu. Trzeba też o nie dbać, zawozić do weterynarza. Trzeba... Czasami tak jak Tyriona musiałam przez pewien czas, przez kilka miesięcy czy nawet półtora roku chodziliśmy na szkolenia, ponieważ on nic nie potrafił i miał bardzo dużo problemów behawioralnych. Żeby mógł w ogóle być wśród ludzi, musieliśmy chodzić z nim na szkolenia. Zwierzęta również się starzeją. Tyrion ma już, jak mówiłam, około 10 lat i już mu coraz trudniej jest wytrzymać przez całą noc, nie wychodząc na dwór. No taki plus jest u nas, że mieszkamy w domu, więc można go wypuścić na ogród. No ale kiedy mieszkaliśmy w mieszkaniu na drugim piętrze bez windy, no to niestety, ale kilka razy musiałam w nocy wstać, ubrać się i iść. Koty na przykład, jak rolka. Rolka! Krr. Rolka tak szybko nie przyjdzie, bo rolka to nie jest piesek, rolka to jest kotek. I nie jest tak łatwo nauczyć kotów sztuczek, a nawet przybiegania na zawołanie. Zupełnie inaczej niż psa, którego można nauczyć wielu rzeczy, ale jednak do tego trzeba cierpliwości. Rolka na przykład, jak to kot, jest zwierzęciem nocnym, więc w dzień śpi, a w nocy biega. Biega, miaucze, skacze, drapie. Koty skaczą po meblach, drapią krzesła, drapią kanapy, drapią drzwi, pazurkami potrafi drapać, jak jesteśmy w toalecie, to od dołu pacać i łapać nas na przykład za skarpetkę. Thank you.
Rolka potrafi na przykład ugryźć Tyriona w nos. Co jeszcze? Psy skaczą. Tyrion zazwyczaj potrafi utrzymać poziom niski, ale czasami poziom niski jest w jego kulturze i potrafi na przykład skoczyć na gości. Co się nie każdemu podoba. Rolka na przykład potrafi się schować na kilka godzin. Jak ktoś tutaj jest, no i co? I się nawet kotem ani psem nie pochwalisz, bo jeden pies skacze, szczeka, a kot się schowa i nic nie ma. No i na co te zwierzęta, jak się nimi pochwalić nie można? I jak tak już narzekam strasznie, bo zwierzęta to jest okropny obowiązek, to trzeba o nie dbać. Nawet mówi się, że psy rasowe są często chore, a psy nierasowe, kundelki tak zwane, są psami zdrowymi. No i tutaj mamy przykład Tyriona, który nie jest psem zdrowym, ponieważ ma chorobę neurologiczną, o której nie będę mówić. W każdym razie, pokazuję tu łapkę, w każdym razie Tyrion wymaga podawania mu leków o określonej porze, również pilnowania diety, pilnowania wszystkiego, więc jest to pies, który ewidentnie nie jest w typie rasy, ale mimo wszystko trzeba o niego dbać. Szczególnie dbać, tak? To jest pod opieką. Zasłania mnie poza tym, jak ja mam się nagrywać, jak on zasłonił cały świat. Prawie kamery nie widzę przez niego. Tak? Nawet wyczuwasz, że na ciebie narzekam? Jeżeli słyszycie jakieś dyszenie, no to jemu jest gorąco. I dla niego najlepiej by było, żeby w domu było 16 stopni. Natomiast Rolce jest na tyle chłodno, że ona wolałaby, żeby było no tak bliżej 30, nie? Więc nasze 20, 19, 20 nie jest optymalne dla nikogo. Dosłownie dla nikogo. Koty, na przykład Rolka, są takie, że bardzo trudno przy nich mieć cokolwiek. Na przykład, tak jak jeżeli widzieliście, jak robiłam stroik, że Rolka strasznie mi przeszkadzała. Jeżeli widzieliście kiedyś mój filmik o Syngonium Velosianum, ja tam na koniec wrzuciłam zdjęcia, gdzie Rolka w jakiś sposób dostała się do mojego pokoju z roślinami i zrzuciła, zrobiła po prostu szuruburu i zniszczyła mi roślinę. I to nie jedną. Są, akurat Rolka tego nie robi, ale są koty, które zrzucają różne rzeczy ze stołu. Zrzucają piloty, zrzucają telefony, zabawki. No Rolka tego nie robi, ale też dlatego, że nie ma do tego dostępu. No ale na przykład wiem, że jeżeli postawię szklankę z wodą na blacie i wyjdę gdziekolwiek do toalety, do drugiego pokoju i wrócę, no to już nie mogę się tego napić, bo prawdopodobnie jej pyszczek albo łapka już były w tej wodzie. No i wiecie jak to jest. Niekoniecznie chcę pić z tej samej miski, co ona. Rolka, Rolka, ej, ej, halo, halo, Rolka, krrr. Pryskasz wszędzie wokół. Hej, psz, uciekaj stąd. No pięknie. Cała podłoga mokra. Brawo. I cały kot mokry. I jeżeli oglądacie z jakiegoś powodu ten filmik bez przeczytania tytułu, to może nie rozumiecie, dlaczego ja tak strasznie narzekam. Bo ja te moje zwierzaki uwielbiam. To jest mój psiak,
najlepszy na świecie, mimo że nie jest idealny, to jest najlepszy na świecie, no bo jest moim psiakiem. Dla niego jestem całym światem. Rolka to jest fantastyczny kot. To jest kot, który sprawił, że mój mąż, który nie lubił kotów, bo tak został nauczony, w tym momencie, gdyby miał mieć tylko jedno zwierzę, to mówię, że wybrałby kota. I dlaczego ja tak narzekam? Ponieważ jest... Siu, moje malutkie, tak. Już nie narzekaj, nie? Już nie jestem taki okropny. Żebyście wy widzieli jego wzrok teraz. Ale nie widzicie. Tak średnio widzicie. Tak. I jak tak narzekam właśnie na nie? Może Rolka się też pojawi, ale na razie się nie pojawia. Albo poczekajcie, wezmę ją. Tutaj będziemy całą rodziną. Tyrion. O, psa. A, refleks. Zostań. Dobry pies, super. Moje. Odejdź. Odejdź. Tyrion się musi przeciągnąć. Akurat nie załapałam chyba tego na kamerze. No, usiądź obok mnie. Siad. Nie będziecie widzieć choinki. No to jest dodatkowy minus posiadania psa, że zasłania choinkę. Widok choinki. Ale tak, Rolka. Rolka ma około 2 lata. Wzięliśmy ją ze schroniska również jako kocię, które miało jakieś 200 czy 300 gramów. Była taka maciubka, że jak położyłam sobie na rękę, na tą moją rękę, która nie jest jakaś duża, no to ona nie dość, że była mniejsza od tej mojej dłoni, to jeszcze dosłownie nic nie ważyła. I ta sama Rolka, taka już urosła duża, zobaczcie, potrafi, jakby chciała, to potrafi podrapać, potrafi ugryźć, nie, wyjdź, potrafią się pokłócić, potrafi się zaplątać w różne rzeczy i to zrzucić. Potrafi tutaj pacać. Odejdź. Koniec. Odejdź. Tak, tu jest mój kapeć, a tu jest Rolka, która patrzy na was. Przed chwilą mi porozrzucała te kapcie. Tyrion, odejdź. Rolka! No i potrafią się kłócić i zaraz się pokłócą. I co? Ten merda ogonem, żeby ją uspokoić, a ona myśli, że się wścieka. Idź tam. No idź. A Rolka tu. Nie. Zapomniałam powiedzieć o czymś, co teraz widzę. Tam. Może tego nie widzicie. No to pamiętajcie, że zwierzaki brudzą. I to brudzą sierścią bardzo. Waruj. Położył się w kącie. I Rolka już znowu do mnie idzie podenerwować. Więc jesteśmy teraz w sezonie, nie wolno, w sezonie świątecznym. Jest zima, znaczy prawie. Dzisiaj jest 13, jak to nagrywam, jutro jest 14, jak wy to widzicie, z tego co się orientuję. I jest zima. Schroniska są przepełnione zwierzętami. Przepełnione zwierzętami przede wszystkim kundelkami i kotkami oczywiście, ale chodzi o to, że nie są to zwierzęta rasowe. Zazwyczaj są to zwierzęta z pseudohodowli albo ze wsi, skądś, gdzie po prostu zwierzęta mnożą się kompletnie bez żadnej... Przede wszystkim są to zwierzęta nierasowe, które mnożą się bez żadnej kontroli, bez żadnych badań psychicznych, fizycznych, zdrowotnych. Po prostu są
Moim zdaniem zaniedbane są po prostu zwierząt zaniedbanych, bo nie wierzę, że ktoś, kto dba o swoje zwierzę, jest w stanie pozwolić mu mnożyć się co cieczkę, za każdym razem pozwalać, żeby to zwierzę cierpiało, rozmnażało się i żeby kociaki, szczenięta były po prostu albo żeby odchodziły z tego świata, albo żeby po prostu trafiały do schroniska. I to jest dla mnie bardzo trudne, bo ja swoje zwierzęta mam ze schroniska i z jednej strony chciałabym, żeby każdy miał zwierzę w domu, żeby każdy miał to zwierzę na przykład ze schroniska, jakieś takie, które było niechciane, któremu było ciężko w życiu, ale z drugiej strony sama mając psa po przejściach wiem, że to nie jest łatwe, że zwierzęta, które pochodzą z miejsca, które nie było kontrolowane, i tutaj absolutnie nie chcę wchodzić w temat kontroli wszystkich zakazów i tak dalej, ale moim zdaniem akurat jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt, to powinny być restrykcje bardzo mocne i to powinno być bardzo kontrolowane, ponieważ to, jaką krzywdę robimy zwierzęciu, które jest istotą czującą, to jest coś niesamowitego. I te zwierzęta naprawdę boli, kiedy są same w boksie, kiedy się boją. No wyobrażacie sobie, co musiały przeżywać zwierzęta, które boją się wyciąganej ręki ze smaczkiem? Gdzie to tak jakby, no nie wiem, jakby dziecko uciekało od ręki, które wyciąga, żeby je pogłaskać albo żeby dać mu jedzenie. No ja wiem, że zwierzęta to nie są dzieci, ale na przykład ja miałam malutkiego kotka, który jak miauczał, to no słychać było, jakby to płakało dziecko, tak? Jak miauczało. I no szłam wtedy, bo nie wiedziałam, co się dzieje, czy miauczy, bo zrobiła sobie krzywdę, czy miauczy, bo jest głodna. Idzie się po prostu do tego zwierzęcia, niekoniecznie jak do własnego dziecka, ale jak do dziecka ogółem. Czy to ludzkie dziecko, czy to kocie, psie dziecko, to jest po prostu dziecko, które miauczy, które płacze z jakiegoś powodu. A z drugiej strony, kiedy mój pies miał 4 lata, kiedy go wzięliśmy, to był jak taki zbuntowany nastolatek, który się z nami kłócił o wszystko, dosłownie o wszystko. I to się kłócił na wszystkie psie sposoby. I to też nie było proste. To nie było proste wziąć zwierzę ze schroniska i dać mu dom, szczęśliwy dom, po to, żeby czuł się bezpieczny i żeby się czuł kochany. A w tym momencie, kiedy ma 10 lat i jak na takie duże zwierzę, które w dodatku no nie jest zdrowym zwierzęciem, które było powiedziane, że przeżyje 7-8 lat łącznie, w tym momencie ma około 10, no to jest w bardzo dobrym stanie fizycznym, w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, ale jednak ja go w tym momencie traktuję bardziej jako dziadka niż jako synka, bo ludzie często mają taką niezgodność w sobie, żeby mówić o swoich zwierzętach jak o dzieciach, żeby mówić, a mama wróciła do domu, nie? Wiecie, o co chodzi, że muszę wracać, bo synek w domu, a synek to jest piesek, chihuahua czy jakiś inny. I na przykład ja, no ja rozumiem, dlaczego ktoś mógłby mieć w ten sposób takie opory. Sama o sobie też nie mówię jako mama albo że to jest mój synek. Bardziej mówię psia mama, kocia mama, żeby to było rozróżnienie, że ja jestem ich opiekunką. Ale zazwyczaj raczej mówię, że ewentualnie wracam do swoich dzieciaków. Jak ktoś mówi, że ma dzieci w domu, no to ja mówię, ja też mam dzieci, psa, kota i rybki, nie? Ale z drugiej strony, no jeżeli mam takiego psa, Tyriona, który już jest mu coraz trudniej wytrzymać czas, kiedy ja jestem w pracy. No i jeszcze na szczęście nie robi nam w domu, ale już widzę, że to jest, no to już jest taki psi senior. To już jest taki dziadzio. Rolka teraz jest młodą kotką, teraz, no ma 2 lata, więc ja jest taką młodą dorosłą. Ale za, mam nadzieję, 15-16 lat
będzie kocią babcią. I nie mówię tu w kontekście bycia babcią, w sensie kociąt, miecia macia kociąt, posiadania kociąt, bo ona jest od razu wykastrowana była, jak tylko była taka możliwość i Tyrion też jest wykastrowany, to no będzie po prostu seniorką. I wyobraźcie sobie, że takie zwierzęta, które u mnie są dbane i chuchane i po prostu czy jedno krzyknie, no bo to jest krzyk, czy to pisną, czy szczekną, czy miaukną, to jest ich wyrażanie siebie, wyrażanie swojego bólu i krzywdy, że one po prostu, jakbym mogła je wyrzucić z domu, żeby sobie biegały. Tak jak Tyrion podobno był złapany gdzieś na autostradzie, bo biegał. Bo ktoś go wyrzucił. Tylko, że no nie mógł biegać, bo on przez tą chorobę neurologiczną no zrobił kilka kroków i się przewracał. W tym momencie no dzięki lekom jest naprawdę z nim dobrze. Potrafi z nami robić bardzo długie spacery. Czasami kilkugodzinne, z przerwami oczywiście na odpoczynek, ale no potrafi przejść daleko. No ale był to psem. Był psem z problemami i nadal jakieś problemy różne ma. No ale mimo wszystko, jak oddać zwierzę do schroniska? I tak jak już mówiłam kilkakrotnie, mówiłam to a propos, między innymi przypuszczam, że w kryzysie bezdomności był taki odcinek. Westchnęła sobie ciężko. O trudnych tematach mówię. Był taki odcinek i mówiłam, że marzę, życzę sobie tego, marzę o tym, żeby nie było bezdomności zarówno wśród ludzi, jak i zwierząt. I marzę o tym, żeby każdy człowiek, każdy pies, kot, każde zwierzę miało pełny brzuszek wtedy, kiedy ma taką potrzebę. Żeby miało ciepło wokół siebie wtedy, kiedy tego potrzebuje. Żeby miało prawo do odpoczynku, żeby nie miał stresów związanych z takimi najpotrzebniejszymi rzeczami. I naprawdę są, buduje się przepiękne schroniska, buduje się piękne, nowoczesne boksy, wybiegi dla zwierząt w schroniskach. Przeznacza się na to mnóstwo pieniędzy z naszych podatków dla zwierząt, które albo zostały interwencyjnie odebrane, albo które zostały porzucone, ponieważ ktoś nie zadbał wcześniej o ich kastrację, o ich sterylizację, o to, żeby te zwierzęta się nie rodziły, te zwierzęta niechciane. Bo istnieje wciąż takie przekonanie, że pies albo kot, a w szczególności suczka, kotka, powinny mieć młode, żeby być zdrowe. Że przynajmniej raz muszą mieć młode. Tylko, że to jest mit. Mit. To jest mit i to w dodatku jest to bardzo szkodliwy mit. I to już powinno być dawno temu ucięte wielokrotnie i już nie powinno się to powtarzać. I moim zdaniem każde zwierzę powinno być zaczipowane, a jeżeli nie ma legalnej hodowli, to powinno być również wykastrowane. I wiele się o tym mówi, że nie kupuj, adoptuj. I często jest taka nagonka wręcz na dobrej jakości hodowlę, bo sprzedają zwierzę za 5-6 tysięcy złotych. I to przecież jest tylko zwierzę prawdziwego przyjaciela się nie kupuje, tylko się adoptuje albo się przygarnia do domu. Tylko, że weźcie pod uwagę, że... Aha, i od razu tak powiem, że ja nie mam żadnej hodowli, ale mam znajomych, którzy hodowlę mają. Mam koleżankę, która ma hodowlę kotów i mam znajomego, a właściwie behawiorystę Tyriona, który ma hodowlę psów, kilku raz psów. Więc nie mówię o tym z perspektywy osoby, która posiada taką hodowlę, tylko jako osoba, która się tym interesuje i dopytała źródeł mniej więcej jak to wygląda. Wiadomo, ja nie jestem tam na co dzień, ale
ale no interesuje się tym. Na cenę szczeniaka ma wpływ bardzo dużo czynników. Ma wpływ karma, jaką dostają, że nie jest to karma, która jest polecana przez wszystkich weterynarzy i jest znienawidzona przez wszystkich zoodietetyków. Nie jest to też karma z marketu, tylko jest to dobrej jakości karma. Na cenę składają się testy psychologiczne rodziców, testy genetyczne rodziców, szkolenia, wystawy, dojazdy, leki, suplementy, pielęgnacja, zwłaszcza jeżeli są na przykład to psy czy koty o sierści, która ma specjalną troskę, na przykład jorki, pudle. To są psy, na których pielęgnację sierści idzie naprawdę dużo pieniędzy. I owszem, można mieć parkę zwierząt, która się mnoży co cieczkę razem ze sobą. Czy są rasowe, czy są w typie rasy, czy nawet nie są w typie rasy, tylko są w miarę podobne. Nie mają żadnych badań, mają różne liczne choroby genetyczne, mają na przykład problemy z oddychaniem, problemy z sercem, problemy z dysplazją stawów barkowych czy biodrowych. Tyrion, nie licz teraz łapek. Mają uczulenia skórne. I naprawdę wiele tych cierpiących zwierząt, tych chorób można by było uniknąć, traktując poważnie prawo do tego, żeby zwierzę było hodowane wyłącznie w legalnych hodowlach. Moim zdaniem w ogóle powinny być skryminalizowane i ja jestem pod tym względem bardzo cięta, że powinny być skryminalizowane hodowle, pseudohodowle, które nie mają wspólnego nic absolutnie z dobrem zwierząt. Tyrion, przestań lizać, no ciamkasz i ciamkasz, no to będzie słychać na kamerze. Jeżeli co jakiś czas wypływają historie tanich, po kilkaset złotych szczeniaczków, bo mi rodowód mojego Yorka nie jest potrzebny, kupię sobie za 500 czy 600 złotych Yorka i tyle i komuś dam zarobić i ktoś będzie szczęśliwy. Tylko, że te Yorki czy inne kotki, pieski z takich hodowli bardzo często są w skrajnie złych warunkach. Przebywają w skrajnie złych warunkach. Nie jedzą dostatecznie albo nie jedzą dobrej jakości karmy. Nie wiem, czy to widzieliście, ale rolka właśnie szał ciał ma. Przykładem będzie mój tatuaż. Jeżeli chcecie zrobić sobie tatuaż, po prostu mieć tatuaż, to możecie pójść nawet do Mietka spod sklepu, żeby wam naciął szkłem od rozbitej butelki, wtarł tuż od długopisu i będziecie mieli tatuaż na zawsze. Plus do tego różne inne choroby, które będziecie leczyć lub nie leczyć, o których się dowiecie za jakiś czas. No ale macie tatuaż. No, ale jeżeli chcecie mieć dobrej jakości i bezpieczny tatuaż, w którym będą używane jednorazowy sprzęt, jednorazowe igły, dobrej jakości tusz, w którym będzie czysto, sterylnie, ciepło i będziecie mieli poradę osoby, która zna się na chorobach skóry czy na gojeniu ran, no to musicie zapłacić więcej. Nie zapłacicie 50 zł za tatuaż na całą rękę, bo to jest tylko tatuaż. To jest tylko 5 godzin pracy albo 2 godziny pracy. No to równie dobrze można iść do Mietka czy jakiegoś innego pana spod, nie obrażając żadnych Mietków, ale do jakiegoś pana spod sklepu i powiedzieć, żeby zrobił tatuaż. I co? I będzie to samo? I ja rozumiem, że z dobrego serca warto jest adoptować i absolutnie nie będę odciągać od tego, żeby adoptować zwierzęta, ale adoptując na przykład
od kogoś ze wsi, bo w stodole okociła się kotka i trzeba rozdać kocięta, które powinny być przynajmniej jeszcze drugie tyle przy matce, no to robi się krzywdę. Robi się krzywdę matce, tej kotce i robi się krzywdę tym kociętom, bo one nie są nauczone bycia kotem. Bo to mają problemy behawioralne. Nie mówiąc już o tym, że mogą mieć problemy zdrowotne. I już w to nie chcę wchodzić, bo to robi się temat tak trudny i tak ciężki, fizycznie wręcz. Czuję, jak na barkach mi siada jakiś ciężar, kiedy o tym mówię, ale po prostu nie jestem w stanie o tym nie powiedzieć albo nie jestem w stanie tego przemilczeć. Zwłaszcza, że okres zimy to jest ten czas, kiedy no jest zimno, kiedy psy marzną w boksach. I na to są dwie reakcje. Albo się zamyka oczy, idzie dalej, albo adoptuje się zwierzęta. Na przykład jako prezent dla dziecka pod choinkę. Co jest w ogóle kompletnym brakiem poszanowania istoty, no nie ludzkiej, ale istoty żyjącej. Że jak można na przykład zawinąć kokardkę na psie czy kocie i dać jako prezent. Albo jest to też taki czas, okres zimowy i okres letni, kiedy bardzo dużo zwierząt trafia do schronisk. Okres noworoczny to jest okres, kiedy zwierzęta będące nieudanym prezentem gwiazdkowym trafiają do schronisk. Okres letni to jest czas, kiedy ludzie wyjeżdżając na wakacje oddają zwierzęta do schronisk. I okres letni to jest też mniej więcej ten czas, kiedy zwierzęta mają już te pół roku i okazują się być większe niż początkowo ktoś zakładał, albo okazują się być nie takie z foremki, jak ktoś sobie wymarzył. Czyli na przykład piesek gryzie, piesek ściągnie, piesek lub kotek załatwia się w domu na panelach. Czy na parkiecie, czy gdziekolwiek jeszcze, czy zniszczył ulubioną parę szpilek albo ulubiony płaszcz. I takie rzeczy się zdarzają i takie powody są ludzi, którzy oddają zwierzęta do schronisk. I ja nie mówię o przypadkach losowych, kiedy ktoś ma tragedię życiową i musi oddać zwierzę. No musi, nie musi, no wiadomo, ale w to nie wchodzę, bo takie przypadki się zdarzają i są naprawdę bardzo duże i różne tragedie życiowe, że ktoś oddaje zwierzę, ale można oddać na przykład komuś znajomemu, ogłosić, że do dobrego domu. Ale takich sytuacji jest naprawdę mało. W skali nawet kraju, czy w skali miasta, jeżeli ktoś odda na przykład zwierzę, czy powie, bo schronisko nie bierze zwierząt, które mają właścicieli, ale jeżeli ktoś powie, że obcy kot, obcy pies tutaj biega, i schronisko go przygarnie, no to przecież to zwierzę ma właściciela i to właściciel się go wyrzekł z jakiegoś powodu. Bo zwierzę okazało się zwierzęciem, bo kot okazał się kotem i wskakuje na blat w kuchni. To jest tak trudny temat, że powiem wam, że długo się zastanawiałam, jak każdy z serii przypuszczam, że długo się zastanawiałam, w jaki sposób to ugryźć, w jaki sposób do tego podejść i czy w ogóle powinnam poruszać ten temat. I wiem, że ta seria nie jest serią, która sprawi, że na mój kanał przyjdzie bardzo dużo widzów, bardzo dużo subskrybentów, bardzo dużo, nie będzie miała bardzo dużo wyświetleń, bo ja to widzę i chyba wszyscy to widzą, którzy wracają co jakiś czas na mój kanał. Ale tak jak za każdym razem powtarzam, ja z tych tematów z tej serii nie zrezygnuję i chciałabym, żeby pewne tematy były szerzej poruszane przez osoby, czy to ze świata internetowego, czy ze świata żywego. Chciałabym, żeby nie było przyzwolenia na traktowanie zwierząt jak rzeczy. Żeby zwierzęta nie były prezentem urodzinowym, żeby zwierzęta nie były prezentem gwiazdkowym, żeby zwierzęta nie były walutą, którą się da kupić taniej lub drożej,
żeby nie było ogłoszeń, żeby nie było przyzwoleń na ogłoszenia typu kupię maltańczyka czy kupię jakiegoś psa nie za miliony. No to jeżeli chcesz mieć psa rasowego, to kup z dobrej hodowli. Wydaj kilka tysięcy, ale zadbaj o to, żeby to zwierzę było z dobrej hodowli, żeby jego rodzice były dobrze, byli rodzice i rodzeństwo z miotu było dobrze traktowane. A jeżeli nie masz pieniędzy albo nie pochwalasz psów rasowych, to weź psa czy kota, czy jakiekolwiek inne zwierzę ze schroniska. Można kupić starsze zwierzę, można kupić, dostać, adoptować starsze zwierzę lub adoptować szczenię, kocię. No wiadomo, w okresach konkretnych bliżej wiosny czy bliżej jesieni są mioty. Raczej nie w połowie zimy nie dostaniesz najmłodszych kociąt. Ale chciałabym, żeby po prostu nie było przyzwolenia na złe traktowanie zwierząt. Żeby nie było przyzwolenia na to, żeby nie kastrować, nie sterylizować zwierząt. Bo o ile ktoś nie chce kastrować, nie chce sterylizować ze względu na strach o zdrowie zwierzęcia, ponieważ na przykład boi się, że to zwierzę ucierpi podczas operacji. To jest strach z troski i strach, który ja rozumiem, szanuję, akceptuję na tyle, ile mam prawo szanować wybór kogoś innego. Ale jeżeli ktoś nie kastruje, nie sterylizuje z wyboru lenistwa albo z ignorancji, albo z tego, że zawsze tak było i przestań się wymądrzać, przestań się czepiać, przecież nie trzeba tego robić, no to uważam, że tacy ludzie nie powinni mieć zwierząt wokół siebie. Tak jak może niepopularną opinią jest, że nie każdy człowiek powinien mieć dzieci i nie każdy człowiek powinien mieć zwierzę. I ja wiem, że zwierzę w domu to jest najwspanialsza rzecz na świecie. Niektórzy uważają, że dziecko w domu, ale niektórzy uważają, że zwierzę i że do pustego domu przykro się wraca, że lepiej się wraca, kiedy ktoś na nas czeka, że jest to piesek, jest to kotek. Tylko, że to jest obowiązek i to jest obowiązek na długie lata. To nie jest chomik czy myszka, które będą żyć rok, dwa lub pięć, tylko jest to członek rodziny na lata. Na minimum powiedzmy 5 lat, jeżeli to jest rasa mniej zdrowa, ale czasami na kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt lat, jeżeli na przykład potrafią żyć zwierzęta 20 parę lat. No to już jest dużo. Kolejną sprawą, jaką chciałabym poruszyć, to jest brak zgody na nieetyczne rasy. I są niektóre rasy zwierząt, i psów, i kotów, i pewnie innych zwierząt, ale na nich się nie znam, więc nie będę się wypowiadać, które moim zdaniem i zdaniem specjalistów są nieetyczne. Jak na przykład koty z Wisłouche. To są koty, które życie znają jako ból. Ból każdej części ciała, które ma w sobie chrząstkę. Wyobraźcie sobie, że ktoś kupuje czy rozmnaża zwierzęta, koty, ponieważ według ich estetyki koty z klapniętymi uszkami wyglądają uroczo, a jednocześnie te koty żyją w bólu, w nieustającym bólu, a właściciele albo ten ból ignorują, albo próbują leczyć. Tylko, że nie da się wyleczyć choroby genetycznej, która jest w każdej komórce ciała. Można ewentualnie leczyć przez zastrzyki przeciwbólowe, przez jakieś inne formy rehabilitacji, ale jest to zaleczanie. Tak samo absolutnie nie jestem przeciwniczką zwierząt na przykład płaskopyskich, tak ogółem, nie? Płaskopyskich, tak mówię na ten, czyli persów, maltańczyków,
Maltańczyki mają płaskie pyski? Chyba tak. Persy na pewno, mopsiki. To są fantastyczne zwierzęta, mogą być urocze, ale to są rasy, które ludzie sprawili im krzywdę. I ja wiem, że są też takie osobniki, które na przykład nie mają problemów z oddychaniem, ale są takie, których to cofnięcie pyszczka jest na tyle duże, że mają problemy z oddychaniem, ale też problemy z oczami, z wypadającymi gałkami ocznymi. Czy wy sobie wyobrażacie, że ktoś rozmnaża zwierzęta, wiedząc, że kolejny miot również może mieć problemy z wypadającymi gałkami ocznymi lub z problemy z oddychaniem? I to nie z miłości do tych zwierząt, tylko z miłości do pieniędzy, bo ktoś kupi te zwierzęta, bo są tańsze niż psy z legalnej hodowli, które dbają o to, żeby te pyszczki nie były aż tak płaskie, a wręcz wklęsłe. To jest dla mnie po prostu coś nie do ogarnięcia życiowego. I gdybym mogła mieć jakiś apel do hodowców, to żeby hodowali zwierzęta etycznie, żeby hodowali zwierzęta zdrowe, żeby nie rozmnażali zwierząt, które mają problemy genetyczne, które mają problemy skórne, które można w jakiś sposób zniwelować. I ja wiem, że czasami jest w niektórych rasach kotów jest bardzo mała pula genetyczna, bo są zwierzęta, które są rasy, które są bardzo rzadkie i bardzo trudno jest znaleźć zwierzęta tej samej rasy, żeby można było je skojarzyć. Ale może to jest wtedy czas, żeby tę pulę genetyczną zwiększyć przez inne rasy. Żeby to jednak było zdrowsze. Kolejną nieetyczną sprawą jest to, kiedy robi się mieszanki kotów dzikich z kotem domowym. I jest to na przykład rasa kota Savannah, bodajże Serwala z kotem domowym. I w tym wypadku kotka domowa jest kryta przez dużo większego od niej kocura dzikiego. Rolka się bawi robaczkiem, który przyszedł jak to na wsi. Tej kotce po pierwsze sprawia się ból, kojarząc te dwie zupełnie inne wielkości zwierząt, jak i ból sprawia samo donoszenie tej ciąży, już nie mówiąc o przepchanie tych strasznie dużych kociąt, które są dużo większe niż tej kotki mogłyby być, gdyby była skojarzona z kotem jej rasy lub podobnej, tak, jej wielkości. I to jest nieetyczne i to powinno się zakończyć. Powinny się zakończyć eksperymenty takie, jak zrobić dziwniejsze zwierzę. Zwłaszcza jeżeli argumentem jest wyłącznie ciekawość i wyłącznie pieniądz. Bo jeżeli chcemy na przykład, jeżeli jakaś rasa czy jakiś gatunek wyginął lub prawie wyginął i żeby zwiększyć tą pulę genetyczną, no to się dokłada inną. Tak jak rozmawiałam właśnie czy o małpsach, czy o innych kotach, no to rozumiem, że robi się to dla dobra danego gatunku i z poszanowaniem tego gatunku. Ale jeżeli robi się to wyłącznie ze względu na własne pieniądze i własną chęć zaistnienia w świecie zwierząt, to moim zdaniem jest to skandaliczne i nie powinno mieć miejsca. Ktoś może powiedzieć, że jestem radykałem, że jestem bardzo konserwatywna, ale no życiowo nie jestem aż tak konserwatywna i aż tak radykalna, ale jeżeli chodzi o zwierzęta, o istoty zależne od nas, to jest
to mam bardzo ugruntowane swoje wartości życiowe. I moim zdaniem kary dla osób źle traktujących zwierzęta wciąż są za niskie i one powinny być dużo wyższe. Nagrywam już bardzo długo, a zaraz spieszę się na trening, więc muszę już zakończyć. Chciałabym tylko Wam życzyć wesołych świąt. W cieple, w życzliwości, wśród najbliższych lub tak jak chcecie. Jeżeli Waszym życzeniem jest być samemu w tym czasie, mieć w końcu święty spokój i zrobić sobie na przykład domowe spa, jak najbardziej. Jeżeli Waszym życzeniem na święta w tym okresie szaleństwa jest wycieczka na Bahamy, proszę bardzo, macie na to moją zgodę. Ale jeżeli chcecie spędzić jakoś czas w tym okresie, no to pamiętajcie, że mój kanał nie zamyka się na święta i prawdopodobnie w poniedziałek 25 jakiś filmik będzie na moim kanale. I to mówię tym, którzy dotrwali do tego czasu lub przeskipowali. To jest bardzo trudny odcinek, więc całkiem możliwe, że mało osób do tego momentu dotrze. Więc chciałabym w tym momencie Wam podziękować bardzo serdecznie za to, że jesteście tutaj ze mną. Napiszcie mi koniecznie, co uważacie na temat, który dzisiaj poruszyłam, na temat etycznych hodowli, na temat adopcji zwierząt, na temat kupna zwierząt z pseudohodowli, czy na temat zwierząt z kokardą. Tak? Burzył się. Żebyście to widzieli, nie wiem, czy to widzieliście, ale na moje zdanie zwierząt z kokardą Tyrion machnął łapą i tak się spojrzał na mnie z oburzeniem. Naprawdę. Nikt ci nie da już tej kokardy, nie bój się. No chodź do mnie, chodź jeszcze. Chodź to do mnie. Chodź. No. Siad? Nie, nie usiądzie. Tak to jest, no zwierzęciem się nie pochwalić. Więc pamiętajcie, że zwierzę to jest przede wszystkim odpowiedzialność i bardzo dużo obowiązków, ale też bardzo dużo miłości można od nich dostać. Można, nie trzeba, bo niektóre zwierzęta nie okazują miłości tak, jak byśmy tego oczekiwali czasami. Ale pamiętajcie, że to jest miłość na całe ich życie. Napiszcie mi coś miłego i widzimy się następnym razem.